Także witam was w kolejnym odcinku z Od Zera do Milionera. W kolejnym odcinku, to jest najprawdopodobniej odcinek czwarty, także możecie zostawić lajka, suba, dzwonek, będzie miło. Do ursusu oporem do majstra, jak i do ursusowego teamu zapraszam. Dziękuję, tutaj Asaj, która mi pomagała przy nagrywaniu wschodniego rolnika. Będziecie mieli odcinki oczywiście w przyszłości. Na kolejnym myślę tygodniu chyba. Także dziękuję i co, dzisiaj będziemy zbierać belki. Możecie w ogóle wbić na Instagrama i mnie wesprzeć jeszcze. I w ogóle na inne wszystkie social media możecie wpadać. Dobra, ja sobie tylko kierownicę przekręcę, bo ja zapominam o tym. Nie wiem, czy słyszycie odpowiednie tego farminga, ale najwyżej jak będziecie słyszeć słabo, to się nic nie stanie. Gdyby to jakoś dobrze sobie poplanować, ja my sobie podjedziemy tutaj. Bo pamiętacie, że w poprzednim odcinku trochę nowych nabytków pokupywałem. I dzisiaj chcę potestować trochę. Fok. I damy sobie to na 30. O, dzięki, będzie to wyglądało. Zobaczymy, jak ta fizyka tutaj w ogóle działa. Może się na flysticku, bo bez flysticka to bym tu ociupiał. Załadujemy sobie to inaczej. Wezmę sobie dwie bele i ja je po prostu odwrócę. O, git będzie. No i git będzie, słuchajcie, tak to można zbierać balotki. Chociaż możemy tak szczerze. Tego możemy jeszcze trochę podsunąć. O! No i o to chodziło, słuchajcie, żeby sobie tak załadować te baloty. Bo wiecie, nie? Żeby też się ogólnie więcej zmieściło. My ogólnie słomy tak chyba szczerze to w ogóle nie potrzebujemy. Czyli zresztą zerkniemy. Powiem tylko te bawoły. Słomy w ogóle nie potrzebują. Bo one słomy w ogóle nie potrzebują. One tylko trawę potrzebują. Trawa ogólnie rośnie. Ja im tam kupię jakąś chyba belkę. W ogóle. To możemy sobie tak zrobić, że kupimy już im coś. I wrzucimy im na te przewijanie chociażby. Czekajcie, że tutaj się... Kurde, to tak niewyczute tu jeszcze wszystko, że... Mimo, że ja już gram kolejny jakiś dzień, także i tak już jestem dużo ogarnięty w tą grę. Też macie teraz na przemienie te odcinki, ale macie ogólnie ten odcinek, żebyście tak powiedzieli, że od zera to był tylko 3-odcinkowa seria. Nie, będzie to ciągnięte, także na razie się cieszcie, wy to dostajecie w czwartek. Gdzieś tam o 16 wydam wam ten odcinek. Znaczy po 16 albo później jeszcze zobaczymy, bo różnie to bywa ostatnio z tym czasem. Chyba się chujowo to nawiło. Ale dobra, nie ma tragedii. Zawsze można się poprawić. Też już trochę godzina wbija na osiągnięcie już jakieś zrobione. Będzie też w ogóle odcinek ze zbierania znajdziek, także coś tam sobie pozbieramy tych znajdziek, ale na razie nie będziemy o tym w ogóle chyba mówić, bo
bo na razie nie będziemy zbierać. W razie to chcemy się tu jakoś rozwinąć, też drzewo będzie trzeba powycinać, bo będzie tutaj trzeba poszerzyć chyba trochę, to wiecie. I tą stodołę myślę, żeby sprzedać. Dobra, udało się i myślę, że jeszcze dwie wejdą na koniec w ogóle chyba jakoś. Jakoś może. Nie wiem, bo jakoś powinny wejść ogólnie. I taki to odcinek dzisiaj będzie. Widzicie, też się ładnie ubrałem. No, nie wiem, czy na poprzednim odcinku w ogóle tak nie byłem też ubrany. To dzisiaj nawet możemy pojechać im po tebelkę nawet. Dobra. Już te odcinki są dłuższe, wiecie, z tej serii, bo jednak jestem sam, nie? A kiedyś tam będzie jeszcze seria Polacy, także na Polaków was też będę zapraszał na odcinki, tylko na razie jej nie będzie. Jeszcze trochę nowy gierek w ogóle widzę poprowadzać. Także coś tam się będzie zawsze działo. Dobra. No nie, tak dalej jak tę serię nagrałem, to mam dalej zdziwienie, że ja gram na oryginalnych maszynach. Nagrałem dla was taką serię. Także no. Nie wiem, czy to wejdzie w ogóle. Znaczy wiecie, w realu by weszło jakoś. Wejdzie? Weszło. No i o to chodziło. Nie wiem, widzowie, czy nie lepiej będzie to jakimś pasem spiąć. Już. Bo ja nie ufam tym belkom, tak szczerze. Niby te pasy chujowo wyglądają, ale wolę to spiąć. No i wszystko zbierzemy akurat. No i kolejna kasa już jakaś tam będzie za to. Także nie będzie trzeba szukać dalej pieniędzy, chociaż one pewnie i tak pójdą w tabelkę. Te belki w sumie. Jak się ze środka teraz ładuje? Poczekajcie, bo tak mam do góry. I tak gdzieś mam wypoziomowane, to widzę, mam rozumieć. No tak na oko mniej więcej, nie? Jak chcę mieć wypoziomowane, to coś takiego, dobra. Trzeba się przyzwyczajać trochę. No i dwie belki tutaj zadamy. Do góry i z drugiej strony. No fajnie, że się nie nabiło. Znaczy nie zdjęła się z tego. Dobra. I był on naprawiony. A nie, fajnie, ten John Deere też wygląda tak naprawdę. Jeszcze z tymi to miniaturę też już w ogóle mam zrobioną, także chyba. Nie wiem, tylko czy hudy tam miałem wyłączone. Ja tą sobie jakoś naprawimy, pyk. Kurwa mać, ja pierdolę, dobra. Mogę się spodziewać, że coś pod takiego się wydarzy. Ale że aż tak to... Wiadomo, w starszych farmingach też tak jest problem.
Dobra. I tam jeszcze mamy to pole, także tam to też będzie to uprawy w ogóle. Do siewu oczywiście. Szkoda, że ja mam jeszcze ścieżek technologicznych, bo jakbyśmy siali, to bym już zrobił podopryskiwacz pod to wszystko, nie? Także... Także no. Da się przepchnąć? No dobra, tam jako tako będzie. Dobra, podepniemy sobie przyczepkę. Te widły sobie jakoś damy. Damy sobie tak. Tak niziutko. Światełka jakieś możemy włączyć. Albo wyłączymy, bo jeszcze nie wiem, czy miniaturki sobie nie zrobię. I teraz hood visible. No, można w ogóle zrobić coś takiego. No. Hood visible. Macie teraz komendy. Dobra, i zasiadamy. A, to gdzie to ja? Teraz trzeba wywieźć. To jest pytanie. Nie tak teraz słyszę, jak mi kurwa komputer głośno chodzi, ale dobra. Jezu, to się tu gdzieś chodziło, ja pierdolę, finanse, dobra, mamy. Słoma. Nie, słoma. Pszenica. Czekajcie, czy ja gdzieś to przeleciałem już, czy... Chleb, ciasto. Pasza TMR. Gdzie to mogłoby być? Siany, gdzieś tu powinien być. Kurwa, bo się tak bawi, się nie będziemy. Groszek, jaja, herbicydy. Pszenica, fajnie, że nie ma słomy, nie? Rolka tekstury? Tektury, dobra. Jest słoma, znaczy tu i tu. Dobra, mamy. Po 102 albo po 101. Dobra, pojedziemy tu, gdzie jest drożej. Oznacz miejsce. Jedziemy. Nie wiem, czy słyszycie ten komputer w ogóle na tym. No bo wentylatory się podkręciły na maksa, dlatego. Aby wiadomo, schładzało. Ogólnie obudowa jest niedomknięta, także jeszcze tylko tak trochę chyba głośniej słychać. Ale mam nadzieję, że na odcinku nie słychać tej obudowy. Tego wszystkiego. Też macie taką muzyczkę ze sąsiadów zapuszczoną w tle. Dla relaksu. A, to chyba nawet jest i tutaj, tak mi się wydaje. Tu gdzie jest obornik chyba kupowany. Jakieś ładne pola te są, widzowie. Też jakieś live'y porobimy, tylko na weekend prędzej niż na teraz w tygodniu. I postaram się weekend każdego dnia zrobić. Jak starczy siły.
po całym tygodniu pracy. No oczywiście 3 dni to nie było. Szkoły to nie jest aż takie coś jak 3, na przykład 2 dni praktyk, nie? Nie musisz pracować i się męczyć. Dobra. My musimy tutaj zajechać i tutaj się gdzieś to sprzedaje, czyli tutaj. Tu idzie ten znacznik, teraz ja. Mogę go odebrać ten znacznik w ogóle, bo tak szczerze bezsensowny jest ten znacznik. No, odebrałem. Mamy plus 5000. Dobra, to jak w sumie jesteśmy tu już tutaj koło tego, byśmy wzięli i tak, nie wiem, ja myślę, że co te, co to mamy te za zwierzęta i za co one żerą, no, zobaczymy zresztą, ale pójdziemy na sklep. Kupimy im jakieś jedzonko, no już jak są, to niech są, nie? Nie będziemy tego przecież niszczyć. Dobra, cianik niech i tak chodzi, bo bez sensu będę to teraz gasił. Mamy 47 na koncie. Teraz trzeba zjeździć tutaj, to było. I teraz bele. Dobra, one drogo nie kosztują, ale co one jedzą głównie? Siano i kiszonka i trawa głównie, tak? Bela siana. Bela kiszonki, poczekajcie, to tak może weźmiemy ze 4 na razie, po tym i po tym. Dobra, weźmiemy tak 4 tego i 4 kiszonki. Okrągłych oczywiście. No i się fajnie ułożyło, myślę nawet, że tak byśmy to mogli załadować, jakby się dało. Nawet chyba spróbujemy tak to właśnie ogarnąć. Tym turem to tak szczerze daleko sięgnę, także ja bym nawet to robił tak, że jechałbym sobie tu nawet po środek. Dobra, coś takiego. Odczepimy. Światło nie gaszę, bo i tak będziemy zaraz, wiecie, jechać znowu drogą. I tak światła są zgaszone. Wiem, że trochę nierealistycznie to wygląda, że ja będę to wbijał tymi widłami. Ale... nie wezmę. Ale tak dwie to już wezmę. Pojedynczo wezmę już dwie. Jakby. Że widzicie, ciekawostka dla was, że obciążnik sobie trzeba to kupić. O kurwa. Ja pierdolę, dobra. Nie wiem, czy trochę głupio nie zrobiłem, że teraz nie odjechałem tym. Miejmy nadzieję, że nie. Nie wiem, jak ta fizyka belt tu się zachowuje, nie? Cały czas i sobie też się boję trochę ładować tych belt. Dobra.
i śmiało można powiedzieć, że jest dobrze. Oczywiście zaraz zajedziemy, to im damy te belki. I na kolejnym odcinku będzie to koniec odcinka wtedy dla jego. I na kolejnym odcinku sobie zrobimy żniwa rzepaku tego, co tam mamy. Dobra, jedziemy. Światełka można już w sumie wyłączyć. Tu też widzowie rozważam kwestię wymiany tego agregatu, co tam mamy, i tego siewnika. Możecie dać znać, czy wymieniamy na te modhubowe, te co wyszły. Ten siewnik tam jeden do tego Challengera. I czy kupujemy inny agregat jakiś, na przykład 3-metrowy, bo ten 4-metrowy to mi się wydaje, że i tak na nasze areały to jest trochę za duży. I ja na spokojności bym wolał sobie robić mniejszym niż takim większym, nie? Nawet to już nie podgapianie pomysłów od Mafisoles, ale po prostu no... powiedzmy, że to tak by wyglądało. No i łąkę sobie zrobimy większą, szerszą. Wszystko wiadomo. Ja pierdolę. Ja, dobra, światło wyłączymy, bo na drodze już nie jesteśmy. A klawisze się, przycisk się na załącza tutaj, animacja jest piękna. Dobra, i na kolejnym odcinku sobie najpierw pojedziemy chyba przyczepę wykonfigurować na nowo. Bo wiecie. Dobra, damy sobie na razie jedną belkę, powiedzmy, albo sobie rozładujemy. Damy siano do siana i tak będzie git. Dobra, w sumie nie jest źle. Bo to chodziło. Damy to tym zwierzakom. Dużo im to dało? Łąka. Więc łąki też trochę mają, także pojemność, skuteczność, że to się w ogóle tak jakby napełnia. Jeszcze kiszonka im mogę dać. No oni w ogóle nie mają. Te belki i tak na razie mogę sobie byle jak dać. Po trawie trochę pojedziemy zasianej. No i jeszcze ubrudzony trochę John Deere jest. Dobra, niech jest na 3 ustawione. Co to mi zmieni? I damy belkę. A, już pochłonięta jest, dobra. Ja pierdolę, dobra. Już się przewróciły beloty. I wstawimy jeszcze tą kiszonkę, niech mają. I coś zawsze może z tego będzie, a i wodę musimy im dać. Ale to na, jeszcze dam im kupować się beczkę, trzeba rozważyć kupno. No i kiszonkę. Te sobie tam jakoś będą pociągały. Dobra, na razie im to starczy, nie? Najwyżej resztę im to, wiecie, dołożę. Wiecie co? Ja sobie pozwolicie, że... Może nie będę tego używał dosyć często, ale ja na przykład bym się teraz wkurwiał, jakbym miał to od nowa układać turem, czy jeszcze tu kombinować. Tylko wolę, wiecie, sobie... Tylko sobie wolę
O. Wiem, że i tak to nie podniesie i sobie tego... Tego stręża się włącza w ten sposób, nie? Także... Tą belkę górną sobie ściągnę, tak czy siak, bo jej nie podniosę. Nie ma opcji. Dobra, mamy już około 26 minut odcinka, także widzicie, to i tak te odcinki długo wychodzą. Dobra, 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 ważne, że... Dobra. Ja podpinam przyczepę, widzowie. Będę leciał z tym na sklep, na kolejnym odcinku, dopiero zaczniemy tego odcinek. Bo trzeba przyczepę jakąś, nie? Także co, ja wam widzę, dziękuję za odcinek, do kolejnego miłego dzionka, na razie i cześć.